wczoraj informowaliśmy o kolejnym zwycięstwie rugbystów Sagolatora Juveni w prestiżowym spotkaniu z Poznanią. Idąc tym tropem, Juvenia próbuje do tego sportu zachęcić także najmłodszych. Już po raz drugi w Krakowie zorganizowano turniej Obwarzanka. Wzięli w nim udział mini żacy, żacy oraz młodzicy. Do rywalizacji zgłosiło się 15 drużyn. Krakowscy reprezentanci to młodzi zawodnicy Salvatora Juveni i uczniowie szkoły podstawowej nr 32. Rugby staje się coraz bardziej popularnym sportem, a chętnych do uprawiania tej dyscypliny nie brakuje. Pomysł właściwie bierze się z dwóch faktów. Pierwszy to rosnące zainteresowanie rugby, również wśród najmłodszych. Natomiast druga rzecz to to, że najmłodsi są naszą przyszłością, w związku z tym musimy dbać o to, aby w rugby szkolić już tych chłopców od 7 roku życia. Uczestnictwo młodzieży w turnieju to znakomita okazja do sprawdzenia umiejętności nabytych podczas treningów. W ramach promocji tej dyscypliny w szkołach coraz częściej organizuje się lekcje pokazowe, cieszące się dużym powodzeniem. Dzieci, które przychodzą na początku, traktują ten sport jako grę agresywną, bardzo brutalną. Chcą grać, robić to wszystko, na co im nie wolno jest w domu czy w szkole, z tym, że tutaj są przepisy. Jeśli dziecko zrozumie te przepisy, tworzy się kolektyw, tworzy się drużyna. Wśród najmłodszych uczestników zwyciężyła drużyna Byków. Dzisiejsi rugbyści Byków to na co dzień trampkarze Juveni. Ich debiut z całą pewnością należy zaliczyć do udanych. Najlepszym zawodnikiem mini-żaków został Mateusz Statek z Krakowa, którego ambicje sportowe są bardzo duże. Chciałbym zostać rugbystą i grać za granicą, chyba że Polska będzie miała profesjonalne kluby. A więc musimy się wszyscy bardzo starać, żeby Mateusz Statek nie opuścił naszego kraju. Byłaby to wielka strata dla rugby. Teraz wyniki. Wśród żaków na pierwszym miejscu znalazła się drużyna Gorce Rabaniżna przed uczniowskim klubem sportowym Oczko i Zenitem Kasinka Mała. W kategorii młodzików zwyciężył również zespół z Rabaniżny. Juvenia zajęła drugie miejsce. Na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy z uczniowskiego klubu sportowego Karb Bytom. No aż przyjemnie popatrzeć, jak młodzież rywalizuje. Rugby to piękna dyscyplina sportu, niech się rozwija, a takie zawody jak choćby we Francji czy w Wielkiej Brytanii to jest naprawdę ogromna gratka dla sympatyków tej dyscypliny sportu.